Hej ekipa, witam was Staniu, witam was ponownie w Kataklizmu. Kontynuujemy budowę naszego przyczółka. Czy finalnie wytrwamy pozostałe dwa starcia, bo tyle nam zostało, żeby przeliczyć tą misję. Czy finalnie uda nam się to wszystko zrealizować? Pora przekonać się. Zapraszam was do Kataklizmu. Dobra, no to teraz tylko kwestia produkcji jednostek, tak? Skórzone rękawice, maksymalne zdrowie. Większa liczba przeciwników chwytanych przez sieć, to... No więc to nie się uda. Tak. Znowu z tej strony? Yeah. Więc was przegrupowujemy tu. Dobrze, zdążyłem. Powrotem. I teraz tu będzie więcej jednostek, jestem tego pewny. Jestem pewny, że tylko tutaj wróg czeka na to, żeby nas pocisnąć. A tutaj chciałbym, przyznaję, dostawić troszkę więcej. Więc dajmy troszkę murów, cegła, chyba że drewno. Chyba że drewno, natomiast boję się, że jak postawię to drewnem, to mogą nam szybko wejść i to zniszczyć. Z drugiej strony daje mi to pewną perspektywę. Trucizna, ogniste strzały. Żeby faktycznie trochę było tu lepiej. Więc mamy horror nadchodzący kolejny. Tutaj ściągamy więcej jednostek. We don't have the oxygen. Na razie nie z tego. Tak, tlenu nie ma, spokojnie, ogarniemy i tlen. Sieci do rzucania to jest bez problemu. Tu mamy piękną produkcję. Ale nie, patrzcie, z tej strony też dom. Jednak z tej strony też. Część jednostek muszę zabrać tam. Jednego do rzucenia też coś skieruję. Yep. Według mnie w tym miejscu tak jesteśmy ładnie kryci. Ogniste strzały tutaj, pilnujemy się. No faktycznie tych jednostek tutaj muszę mieć troszkę więcej, bo nie wiem. To przyjdzie z tej strony, nie? No chociaż tyle dobrego. Więc tak, tu jest trucizna od La Cool, więc my korzystamy raczej z tych wzmocnień. Dobra, trucizna do rzucenia dla kolegi. Tak samo tu. I mamy wzmocnienie obrażeń. Wszystko powinno być na tip top. Oczywiście większa produkcja jednostek, większa produkcja tlenu. To by się standardowo przydało. Ale na razie musimy wytrzymać z tym, co mamy. Czy podołamy? Czy się wybronimy? Czas pokaże. Tutaj fajnie byłoby się tą zabudowę zrobić, ale... Ja nie nam brakuje tych zasobów. Gdzie jest tutaj dobrobyt? W sumie nawet nie wiem, czy ten wskaźnik dobrobytu jest pokazany. Aha, czyli więcej jednostek już nie mogę wyprodukować. To jest max, jaki mogę tutaj ogarnąć. Więc mam nadzieję, że... finalnie wybronimy to, co trzeba. Faktycznie nie można naklepać tych wojsk nie wiadomo ile. Bo to by bardzo było takie OP, ale za to kolce, pamiętamy, że kolce mamy, a mamy mnóstwo, słuchajcie, drewna. Możemy podokuczać. A przyjdzie nocka i będzie problem. Tam tutaj się coś przebijali, czy? Nie, tutaj mamy czysto na razie. Chodźcie. Teraz czuję, że jestem gotowy. Drewna wydałem trochę. Zabudowę jakąś jeszcze tlen. Handlarz powietrzem. O, ten gildia murarska potrzebowała nam domów. Pytanie, czy ta dobudówka działa na dwie struktury? Gdybym tak postawił. To było, może byłoby faktycznie OP, jeżeli by to działało na wiele. Nadciągają. Zapraszamy. Okej. Okay. I co? Wow! I wtedy się to był człowiek ktoś. Kiedyś. Patrzcie, jakie tu jednostki. Ale patrz, jak się rzucili. Ojo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 j
uwaga, sprężaj się. On my way. Z tej strony czyściej, czy... Oj, ho, 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 ho. No, zaczynam mieć wątpliwości, czy jesteśmy w stanie tutaj wytrwać. Zobaczcie, jak omijają te pułapki. No, co za typy. Nie, tutaj trzymamy się, ale z tej strony zobaczymy. Już?
O właśnie? Wiecie co? Takie mam wytyfy. Dlaczego już? Tak szybko? A nie, choć troszkę się przebili, nie powiem. O, ten na przykład przechodzi. A tu jakieś faktycznie jakieś takie ulepszone. Przetrwaliśmy. Dobra. Więc chyba trzeba wzmocnić sobie kwestię obrony których lokacji. Tutaj sobie mogę wzmocnić. I tutaj ze sobą muszę wzmocnić, ale to jest drugi atak z trzech. Na to wychodzi, że trzeci będzie chyba najbardziej potężny z tych wszystkich. Więc może, słuchajcie, tutaj zrobimy sobie taki większy punkt faktycznie, który będzie mega OP, nam klepał wrogów. Taki zdecydowanie wysoki. Tu już mamy, ile metrów tu będzie? Dobre pytanie. 4 metry w niektórych miejscach widzę, to tak, zróbmy to powyżej 5. Not enough stone. Aha, nie mam kamienia. No tak, no tak. Logiczne, że nie ma kamienia. Trzeba będzie kamień ogarnąć, finalnie. Handlarz by się teraz przydał. I co to jest niegłupie, żeby handlarza postawić? Handlarz powietrzem, o. Handlarza powietrzem postawić tak, żeby nam nie przeszkadzał. W sumie może być tu. A ja chciałbym finalnie też dostać się tu. Chodźcie w kilka jednostek, bo tutaj może uda nam się dostać do tych zasobów, tylko trzeba by ścieżkę zbudować w to miejsce. Niska produkcja tlenu, nieprawda. Nieprawda, jest bardzo ładna produkcja tlenu. A tutaj postawię sobie jeszcze na tej wieży, to już w ogóle będzie OP. A najpierw musimy się tu dostać. Tutaj trzeba odpowiednią kładkę postawić z drewna. Z drugiej strony też mogę? Chyba też, tylko oczywiście poza zasięgiem nie mogę budować, ale o, teraz mogę budować. Więc jak dokuczymy, to im nabroimy, oczywiście nam niszczą standardowo. Ale słuchajcie, jak teraz, o, pyk, pyk i myk. Weźcie go rozwalcie, no co tam się dzieje? No, już go. Jeszcze jedna jednostka wroga. A w końcu, panie kolego, co tak długo? Raz, dwa. Jak widzicie, tutaj ten teren, tutaj odpowiednio trzeba przygotować. Tym. I fajne takie miejsce, czyli nie wszędzie muszę budować, żeby faktycznie tu dostać, ale faktycznie jest to, że mogę budować ładnie szybko zasoby pozbawić. Bierzemy zasoby. Zbierać, zbierać, zbierać. I jakby dobrze, słuchajcie, poszło. Słuchajcie, że mamy dużo zasobów tych. Kopalnię tu postawić. Kamieniołom. Nie można budować protektorem. A, to już wiem, czego brakuje nam tutaj. Czyli tutaj musiałbym zwiększyć o ten motyw. Ale to jest do zrobienia. I tutaj tlen też mógłbym finalnie osiągnąć. Te jednostki przegrupowuję. Chyba, wydaje mi się, że z tej strony nie są w stanie przyjść, bo jednak tu jest taki teren, ale może jednak jakimś sposobem. Wiadomo to. Więc na wszelki wypadek trzeba będzie tutaj zrobić zabudowę, żeby nic nam tutaj nie podeszło. Jak ten handlarz postawiony? Kup drewno. Kup kamień, 162 tlenu. Kupimy kamień, ale tlen mamy w ładnej produkcji, więc też kamienia sobie dokupimy. Będzie 5 plus tutaj już jest. Więc teraz jak jeżeli tutaj zrobimy ładne podejście. I tu schody w tą stronę. Tutaj powinno 5 metrów zrobić swoje. Już krytyki powinny nam wchodzić. Gdzie 5, 6, 6 metrów, dobra, zróbmy na 6. Już być pewnym na pewno, że to nam zadziała. Tu zrobimy z pojedynczego bloku. I tu wejście prościutko, tak. O! I teraz jestem pewny, że to będzie miało potężne. Nie ten blok, tylko ten. Potężne działanie. Na naszych wrogów, oczywiście.
zwiększymy sobie tym. Zwiększymy sobie tym. I naprawdę tutaj, jeżeli wróg będzie chciał do nas w jakikolwiek sposób skombinować coś, jesteśmy w stanie naprawdę łucznikami potężnie tutaj zadziałać. Jeszcze tutaj obrażenie zwiększymy. Musimy mieć chorągwie. O, proszę bardzo. I przydamy dwóch łuczników. Którzy powinni też mieć robotę. Dobra, ale oczywiście jednostek więcej nie pozyskam, więc to co mamy tu i tak finalnie musi nam starczyć. Ale dobra, mamy to nisko tutaj, produkcja tlenu, tu jest w porządku. Co z tym dalej mogę budować tą... tlenu nie ma. A, czy do produkcji tlenu potrzebujemy tego. Jeden żołnierz tu. Ale bo dobra, dobra, może tutaj bardziej. I bym chciał produkcję tlenu zwiększyć i na przykład tutaj. A, widzicie, tutaj mi nie łapie poza terytorium. Tu jest za mało, musimy wyżej oczywiście. Standardowo. Ale mamy drewno pod dostatkiem, więc możemy z tego korzystać. Znowu tradycyjna metoda, moje pozyskiwanie tlenu. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj robimy wjazd standardowy. W tą stronę. Tak. Jesteśmy z daleko. Tu będzie podpora. Będzie przesunięcie takie. Tu będzie produkcja tlenu. Pod dostatkiem, jak widzicie, mnóstwo tlenu. Wciągamy. No i teraz trzeba zrobić teraz sensowne podejście pod tlen. Raz, dwa, trzy. U cztery. I to fajnie byłoby, żebyśmy już zawijali. Ale tak się nie da, więc zróbmy tak. Tu zawijas. W tą stronę. I tu malutki zawijas. W tą stronę. I finalnie to powinno zdać egzamin. A tu? No cóż, zabudowę słuchajcie robimy. I możemy przecież pozwolić, ktokolwiek tędy chciał próbować wejść. Przyjdzie nam się broń w tym miejscu i będzie krzywo. Będzie po nas. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Bloków kamiennych jak najwięcej. Mamy przejście, taką małą furtkę, więc wystarczy. Staram się jak mogę, przez jakąś zabudowę sensowną zrobić, ale wiecie, że to może być czasami niewystarczające, żeby całe hordy odeprzeć. Mimo wszystko postaramy się, żeby wróg miał kawał orzechu do zgryzienia. Mamy 3 metrówki, 4 metrówki, zależy gdzie. Widzę, że powyżej 3 metrów to już ładnie nabiera takiej stabilności, że faktycznie to jest ten mur mocniejszy, wzmocniony. To akurat jest spoko. Tu wejście drewniane nie będziemy kombinować. Robimy takie zwykłe wejście. Nie to, to drugie. Robimy tak. Kawałek cegły. O! I tu zwykłe wejście drewniane. Tu, a tu też robimy typowe wzmocnienie.
jeżeli będzie potrzebne, to jesteśmy z tej strony także, wydaje mi się, gotowi na starcie z wrogiem. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby pokazać mu, że tak łatwo z nami tutaj nie będzie. Bo kamień oczywiście cały zeszedł. Szkoda, bo akurat na chorągwie mi brakuje. Ale i tak nieźle. Zastanawiam się jeszcze nad kwestią... A, te pułapki trzeba by tu rozstawić, bo chyba tutaj część... Nie, nawet nie. Te pułapki nadal tu są. Ale o dziwo, wróg je poomijał. I to mnie dziwi. Faktycznie, że oni tutaj sobie tak... bagatelizują. Dobra, ale wbrew pozorom mamy pięknie dużo surowców. Mamy nawet w podwój. A co? No i zobaczymy. Zobaczymy, co finalnie nam się udało uzyskać. Szkoda, że nie mogę na przykład tych minerałów sprzedawać. To byłoby coś fajnego. Uzyskaj wybrany element. Aha, to jest to nie to. Tu jest 7 mieszkańców. Patrzę, czy jeszcze mogę ewentualnie coś zbudować. Właśnie, murarzy. 500 tlenu. O, panie. I 18 mieszkańców. Tartak. Mogę gdzieś jeszcze tartak postawić, żeby lepiej wyciągało za osoby. Więc tutaj bierzemy tego. Czy mogę tutaj postawić chorągwie? Nie chorągwie, tylko 100 tlenu. Jak będę miał 100 tlenu, to będę sprawdzał. Bo chciałbym jeszcze wydobywać troszkę więcej. Ale patrz, tu nawet nie bardzo nam pozwalają na zabudowę w taki sposób. Ale próbuję. Mimo wszystko próbuję, zobaczymy. Mamy jeszcze trochę dnia. Jeszcze jedno zmaganie finalnie potrzebujemy spędzić z wrogiem. Zmierzyć się. Mogę już obrażenie także zwiększyć. A to fajnie byłoby faktycznie też postawić. A do tego potrzeba chyba faktycznie nam drewnianych podpór, żeby to zmieścić. W kilku miejscach, no to jest tak zawsze, chociaż że to drewno mogę w taki sposób wyeksploatować, żeby dać te dodatkowe rzeczy do obrony. Ogniste strzały, tam trucizny gdzieś, no czyli mimo wszystko zdaję to egzamin. Tylko szkoda, że tak mało jednostek, obecne maksimum mam tutaj, jak widzicie, i to jest max, który mogę wyciągnąć. Tam ktoś próbuje jeszcze podchodzić, a idą samo z siebie koszmary, jak widzicie. Ale my się tu bronimy. Tam jeszcze trucizna wchodzi, no to pięknie. Bardzo mi się podoba, że te trucizny jeszcze rozpościeramy. Super, naprawdę super. I teraz fajnie byłoby jeszcze trochę tu wyciągnąć tą chorągwię, więc może jest taka szansa. Wprawdzie już niedaleko jest do naszego zmierzchu, do zmroku, ale mimo wszystko chciałbym spróbować tutaj jeszcze pobudować, więc... Tutaj mamy, a jest opcja, słuchajcie, jak dobrze by to zbudował, to jeszcze by tutaj trochę z tym mógł zadziałać, więc skorzystajmy z tego, żeby tutaj może jeszcze kopalnię zbudować, jeszcze trochę tych surowców wyciągnąć, tutaj wojska też można byłoby wyciągnąć, tylko w sumie, no fakt, zapomniałem, wojska mamy finalnie full, więc nic więcej tutaj już nie zrobimy, ale zawsze możemy ulepszać naszych wojowników, więc jak najbardziej tutaj z tego będę korzystał. Tutaj na obronę mimo wszystko bym wrzucił kogoś tutaj w to miejsce, żeby faktycznie się bronić. Tutaj ewentualnie właśnie chcieliśmy ten poziom tlenu zwiększyć. Czy to pozwoli? No o 180, słuchajcie, jest nawet fajną liczbą, więc możemy pod dostatkiem korzystać. Będzie na czym handlować, będzie co sprzedawać, więc jak najbardziej korzystamy. Ale tutaj jeszcze wyciągamy, tylko czego ma... Ludzi, no ludzi nam trzeba, więc ogarniamy już temat, mieszkańców, tutaj fajnie by było, aha, bo pauza, tak, żeby na pauzie łatwiej jest budować, kurczę, przyznaję, ta dobudówka zaczyna mi się podobać, więc finalnie, może tą dobudówkę jeszcze skorzystam, gdzieś tutaj zbuduję, tylko tak, zrobić tą dobudówkę, gdzie ona, tu jest, ta dobudówka tutaj jest, więc ona w taki sposób się podłącza, obróćmy ją. A, bo ona ze wszystkich stron ma podejście. Okej, okay, no to faktycznie to fajnie daje boosta, jeżeli chodzi o mieszkańców. Ciekaw jestem, czy ona da, na przykład jak zrobimy tutaj boosta.
tutaj ścieżkę postawimy w taki sposób, czy faktycznie wszyscy mieszkańcy będą tak zadowoleni, że mają takie dobudówki, przekonamy się, jak nam to wszystko budują. Mamy jeszcze trochę tych zasobów, mamy jeszcze trochę tego wszystkiego, więc tutaj jest koszar, kurczę, skórzane rękawice byłoby super, dociążona sieć, no ale tlenu, dużo tlenu potrzebujemy, więc niech to nam wszystko pobudują, a my za chwilę skończymy zabawę tutaj. Jest tylko kopalnie bym ruszył temat, kamieniołom czy jak zwał tak zwał, magazyn jeszcze mamy, no ale finalnie chcielibyśmy sprzedawać surowce. Te minerały fajnie byłoby sprzedawać. Dobra, budynek ukończony, zacnie, to mnie cieszy. Więc budujmy. No jeszcze nie ma ludzi. Nie miałbyś... A, bo to tlen nam skończyli budować dopiero. No dobrze. No i co, ta dobudówka co? Finalnie pozwoli nam tego korzystać. Mamy plus 5, czyli budynek ukończony, dobra. I teraz powinniśmy móc kamieniołom się tu zbudować, no i proszę. I nawet ładnie zasoby ściągać. 4 na 13, 4 na 11. To 4 na 13 spokojnie możemy, a tutaj nawet mógłbym jeszcze mury, gdyby ktoś się chciał kręcić, to jeszcze mogę tak samo tutaj murami zabezpieczyć. Choć nie wiem, czy jest akurat sens, bo tutaj tak pewnie koszmary by chciały przejść. Dobra, mamy to, więc łucznik tu sobie budują, a łucznika ściągam z powrotem tu. I tutaj postawimy to, co trzeba, czyli już typowo pod dewastację jednostek. Kolce na pewno trzeba będzie tu postawić, żeby utrudniały dojście do nas. Na pewno tutaj trzeba być takie kolce armię. Dobrze, chociaż kolce mamy nieograniczoną liczbę. To chociaż tyle dobrego. Możemy sobie tu naprawdę ładnie pobudować. No ale tak jak mówię, jeżeli przyjdą z tej strony też, albo nie daj Boże, z tej strony jakby nam weszli, no to już z tej strony raczej nie, bo tutaj takie wejście nie ma. Gdy będę widział, że będą szli z tej strony, to oczywiście to się zburzy, ale to nas spokojnie. Ulepszenie, dociążenie sieci, zwiększę maksymalne zdrowie miotaczy, no to też trzeba będzie, ale 180 tlenu, niech się ten tlen pozyskuje. Ja jeszcze sprawdzę, czy coś mogę tutaj zbudować. Tak, gildia, a właśnie, wróćcie z tą budową. Rezygnujcie z tego, bo ja chcę tą gildię murarzy sprawdzić, co ona nam finalnie da. 18 mieszkańców, no to kurczę, jeszcze dużo. Dużo mieszkańców musimy wcisnąć. Ale to w sumie jesteśmy w stanie to zrobić, tylko patrzę. Właśnie tutaj trochę skupiam ten temat, że gdybym wiedział, to ta dobudówka tak fajnie działa. Ale to zawsze mogę skorzystać z tego jeszcze. Bo widzę tutaj jeszcze, o, tak nawet bym złapał. Jestem w stanie tak złapać na dwie? Jestem w stanie złapać na dwie, no to super. To się tak postawimy. Tak już nie postawię, no szkoda. Czyli jakbym teren wyrównał klockami. Wydaje mi się, że jestem w stanie tutaj mimo wszystko postawić jeszcze domek. Prawda? Pewnie tak. Ha! Jednak się da. Proszę, pobudujcie. Jest 504 tlenu, a ja chcę gildię murarzy zobaczyć, co ona nam jeszcze tutaj wspomoże. 18 mieszkańców. Mam nadzieję, że zdążymy przed tym wszystkim, co tutaj nas czeka. Powinni dać radę. Prawda? 18, mamy 9, 11, więc to już ładnie podnosi nam. No, ale tak właśnie, sprzedaż, czy jest sprzedaż? Kup drewno, ja nie chcę, kup kamień, a jakbym chciał sprzedać, no kurczę, nie potrzebuję drewna. Czyli w drugą stronę surowcy nie, czyli mogę tylko drugą stronę, no to trochę tak nie po naszej myśli. Zdecydowanie nie po naszej myśli, tak to jest tworzone. 15, kurczę, dawać, tempo. Ile mam? 16, no tak teraz ten domek wejdzie, to nam wbije. Dobra, mamy 21. Gildia murarzy. Koszary, właśnie, czy koszary nam pozwalają zwiększyć limit jednostek? Chyba nie. Pozwalają na opracowanie ulepszeń budowlanych. No, jakie to duże. Jakie to duże. Ej, no to gdzie mam to? Tutaj? Dobra, postawmy tu. Jak widzicie, gigantyczne wręcz, bym powiedział, takie coś jest. Budynek nie ma drogi do cytadeli. A no właśnie. Więc, sorry, ja to muszę odzyskać, bo nam się kończy droga do cytadeli. Zaraz się tym zajmę, moment. Już noc nadchodzi, rozumiem, ale ja muszę to postawić. Oj, nie płaczcie już. Tutaj jest wejście do tego. O kurczę, no weźcie, gdzie to postawić?
No nie mam bardzo gdzie. Chyba... tu. Dobra, niech to stawiam tu. Jednak się jakoś zmieści. Jeszcze. No i dobra, zobaczymy skąd te koszmary. Ostatnia fala. Jednak z tej strony idą owy. Owy. Kolegę wsparcia miotacz. Zabiorę tutaj. Bo widzę, trzeba jednak... I to są aż dwa punkty. Kurczę. No to jednak nas trochę tu robią. Tego się spodziewałem. Przyznaję, coś się spodziewałem, że jednak za łatwo by to było. Gdyby było tylko z jednej strony. Postawimy truncie, a ja sobie tutaj kolczatki stawiam. Ulala, no to widzicie. Jednak dobrze, że tu zacząłem się budować. Jednak się cieszę. Mamy wprawdzie mało cegły, ale zawsze to coś. Tam się jeszcze dobuduje. No niestety nie mogę kupić. Choć nie, przepraszam, cegłę to mogę kupić. Ale wydaje mi się, że bramę będę musiał kolejną postawić. Bo ta jedna będzie za mała. Budynek jest poza terytorium. Aha, zamknąłem sobie. Przepraszam. Więc to out. I niestety ta brama źle była postawiona. Bo tutaj nie mam jak tego teraz wstawić. Kurczę. Ale nie, mogę tak. Okej, dobra, mogę tak wstawić. To mało zasobów. Dobra. To mało zasobów, trzeba tlenu uzupełnić, ale ja czekam na to. Na tą strukturę. No właśnie, teraz nam się robi zabawa. Jednego też tu zabiorę. Tak, zdecydowanie potrzebujemy ciebie tu. Łucznik tu. No i to na pewno nam zlikwidują. Ja jestem tego pewny. Okej, łuczników mamy. Podpalanie też tu ogarniemy. I kolega z kwasem tutaj, idealnie. No i co z tym budynkiem? Budujcie rzecz to, no ile można to trwać budowanie teraz? No i teraz, słuchajcie, będzie jadka. Będzie zabawa. Zdecydowanie. A nie już zbudowali? Okej, latarnie mgłopaliwowe. Światło rzucane przez latarnie mają większy zasięg dzięki jaśnie świecącym z paliwu. Zwiększa wytrzymałość wysokich murów. 540. 150 kamienia. A tu... Ojoj. No to w to te mury byłyby super, no ale słuchajcie, tlen. Kamień mogę kupić za 162. Ale to jest za mało. Jesteśmy w stanie tutaj tyle wytworzyć. Ojej. Ciekaw jestem, jak długo jesteśmy tutaj w stanie się bronić na tych rzeczach. Dobra, mimo wszystko. Oczywiście kolce. Kolczatki musimy wstawić, pułapki. Bez tych pułapek to będzie dla nas już w ogóle. Tu jest we mgle, więc nawet nie ma co. Ale czy tędy... O, patrzcie, ale luka. Ojoj. Teraz zauważyłem, że tutaj mamy lukę. Ale to nie mogę budować tutaj. Za mało miejsca. Chyba nie mogę. To może finalnie to nie jest jaka luka traktowana. Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że tu jest za mało miejsca, pokazuje. No oby, bo jeżeli to będzie jednak się ten przedrom, to będzie słabo. Dobra, stawiam kolce. Tu nie ma nic, nie ma nic. Dużo drewna. Oczywiście to korzystamy z tego. Tu już ładnie też. I jeszcze w tym miejscu tylko. A nie, tutaj dwa rzędy, słuchajcie, jakby nie było. Jest. Dajmy trzeci. No i pracujemy. Niech pracują nad tym. Wydaje mi się, że jednak tutaj trzeba będzie jeszcze trochę ludzi dociągnąć. Mimo wszystko. Będziemy musieli przerzucać w trakcie. Mamy łuczników, mamy tych typków, ogniste strzały. Byłoby fajnie mieć, no ale... Obrażenie zasięg ładnie. No ognistych strzał tam nie jestem w stanie pociągnąć. To jest wybuchowe. W sumie te ogniste strzały się pozbędę, a tu damy z kwasem. Chyba lepiej się to opłaci. Zwłaszcza, że mamy tego tutaj. Okej, trucizna, no i super.
I co, czekamy. A mam nadzieję, że ten nie przebiją, bo to też byłoby dla nas nieciekawie. By chcieli się tu wbijać. Ale wydaje mi się, że chyba jednak nie. Czy mogę te mury teraz ulepszyć? 150 kamienia. Za ile tlenu chcesz? Okej, 400. Może zdążymy. Może, a może nie. Chwila, zaraz pokażę. Zaraz zobaczymy. No właśnie, zobaczmy. Idą z tej strony spora grupa. I to mocniejsze. Okej. Dewastują nas tutaj konkretnie. Słuchajcie. Krytyki ładne wchodzą. No, atakują z różnych stron, widzę. Tutaj bramy się trzymają. A jak z tej strony? Tu koszmarów też całkiem sporo. Zawsze mogę wrócić do poprzedniej kotwicy czasu. To też jest spoko opcja. O tym możemy pamiętać. Będziemy myśleć, ale póki co rozwalamy. Póki co nabijają się na kolce. Oni próbują się tutaj dostać. Tak, oczywiście. Okej, tu się bronią. Sprawdzamy tą stronę. Tutaj też. Tu też ładnie. Choć chyba tutaj. A, kogoś rzucili. No widzicie. Faktycznie rzucili, bo ktoś tam wpadł. Okej, to widzę to. Ale tutaj ile was się namnożyło. O kurczę. No dobrze, mamy tu jednak więcej tych sił. Ale patrzcie, ile tu towarzystwo weszło. Dobrze. Czyścić. Teraz pytanie, czy to wystarczy, żeby się tu wybronić. We just founded the first town outside Ogar in years. Wow. Udało się. Bardzo, bardzo dobrze. No. Zobacz statystyki. Łączny czas 31 minut. Nieprawda, bo więcej mi to weszło. Więcej, przynajmniej tyle, że co wyliczam z mojej pauzy, tak? Poziom trudności trudny, oczywiście pokalenie przeciwnicy utracono. Jedną jednostkę straciłem, bo tam spadła, widziałem właśnie. Zostanie zabójstwo zgony, no jest super według mnie. Zebrane zasoby, tlen, zbudowane elementy. I kontujemy, oczywiście, że kontujemy i zobaczymy, co jeszcze nam tutaj powiedzą o tej historii. Ale naprawdę jest fajnie. Ja się bardzo dobrze tutaj bawię. Świetnie wykonany tytuł. Serdecznie polecam. Oj, polecam. We have things in hand, Hermes. The expedition must push on. Tak, ekspedycja musi iść dalej, oczywiście. Hermes już czeka na kolejne nasze posunięcia. A tego punktu nie widziałem. I słuchajcie, mamy punkty wnikliwości. Bardzo fajnie. Mam aż 3 punkty. I przechodzimy do naszej punkty wnikliwości. I teraz słuchajcie, co my tu mamy do odblokowania? Obrona kwatery głównej. Generuje pole obrażeń raniące wszystkie koszmary nie podczas stadeli. No ale musieliby się dostać do stadeli. A na to chyba nigdy się nie chcemy pozwolić. Perłowa ucieczka. Iris automatycznie teleportuje się do stadeli, kiedy jej zdrowie spadnie do niebezpiecznego poziomu. No raczej tak nie będziemy chyba ryzykować mimo wszystko. Mamy tutaj umiejętności łuczników strzała Menelaosa. To są pasywne. Łucznik wypuszcza kilka strzał naraz, rozpraszając wysokie obrażenia między wiele koszmarów. Mamy umiejętność miotacza kula prochowa, też pasywka. Średnie obrażenia obszarowe. Czyli widzę te podstawowe kładą na raz. Może by było spoko. Albo zaawansowane elementy kamienne. Dodatkowe elementy kamienne i taktyczne. Te struktury jak to ok, ale zastanawia mnie to. Wydaje mi się, że to są właśnie struktury kamienne i taktyczne, które możemy wbudować na murach zamiast tych dużych struktur z ogiem, z kwasem. Tak mi się to wydaje, ale do sprawdzenia przede wszystkim. I dalej mamy kolejną pasywkę, którą moglibyśmy aktywować, czyli wysokie obrażenia pojedynczemu celowi. Coś akurat faktycznie, jeżeli podróżujemy na początku. I już umiejętności aktywne. Pojedyncze uderzenie na dużym obszarze, jak widzicie tutaj mamy. I tutaj mamy burza. Iris używa artyzanów za umiarkowane, lecz powtarzane obrażenie na wskazanym obszarze. No ciekawy jestem tej burzy. Więc finalnie do sprawdzenia i pytanie do was, które z tych bierzemy? Chyba wszystkie kosztują po jednym na chwilę obecną, więc moglibyśmy wybrać nawet do 3. Przyznaję, waham się z tymi dwoma i ewentualnie coś tutaj, może pasywka albo jakąś aktywną moc. No ale tak jak powiedziałem, zostawiam to do waszej analizy, a ja natomiast Hermesem się żegnamy i nawet pogłasz przyjaciel, 10 razy go pogłaskałem, dostałem achievement. Miło, dziękuję.
Natomiast słuchajcie, zdecydowanie dalsze przygody pojawią się i już może nawet w tym tygodniu coś jeszcze zagramy właśnie w Kataklizmo, bo naprawdę bardzo fajnie tutaj się bawię. Natomiast jeżeli finalnie wam się podobało ten epizod, to pamiętajcie oczywiście o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!